No cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, no straszne rzeczy się dzieją w ogóle w mediach. Um, bardzo się zaskoczyłem u faktem, że przełączając dzisiaj kanały na telewizji, yy, zobaczyłem ulubiony kanał, kanał, który zawsze oglądam, który, bez którego tak naprawdę żyć nie mogę. TVN i zobaczyłem, że tam jest, że to tak powiem, no czarna dziura. Że tam nic nie ma. Jest oczywiście komunikat, tutaj powinien być twój ulubiony kanał, ale niestety go nie obejrzysz i tak dalej, i tak dalej, no bo oczywiście mamy protest przeciwko, yy, przeciwko opodatkowaniu yy, reklam. No, zas zastanowiło mnie to i postanowiłem to, że tak powiem, sprawdzić. Oczywiście nigdzie nie mogłem tego doczytać. No, doczytałem parę informacji yy, w tygodniku do rzeczy, no bo tylko taki jest. No, chciałem oczywiście zajrzeć do. Rzeczpospolitej nie udało się, bo jest taki sam komunikat. Cały czas wszystko to samo. Powiem szczerze, że no, może nie zgłupiałem, ale mm, pomyślałem sobie, hoho, ho, no to się dzieje ciekawie. No i niestety jestem zdany yy, na to, aby przeczytać ów informacje, czy to w najwyższy czas jest niezablokowany, yy, telewizja trafami i tak dalej, i tak dalej nie jest zablokowane. W real. Przepraszam, Republika nie jest zablokowana, coś niebywałego, słuchajcie. Znaczy, nie jest zablokowana. No, nie przystąpili do strajku, czyli im się to podoba, tak? I jak czytamy, na przykład w tygodniku, to rzeczy. Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy, lub program telewizyjny, lub audycja radiowa, i tak dalej. Takie komunikaty, właśnie można przeczytać wszędzie. Jest to efekt właśnie y, kwestii y, tej, że chcą nałożyć podatek do reklam. I tutaj jak nam pisze, y, tele, tfu, przepraszam do rzeczy, w środę 10 lutego trwa ogólnopolski protest mediów. Powodem jest plan wprowadzenia podatku od reklam emitowanych w radiu, telewizji lub internecie. Ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internauta, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport, media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego, wolności słowa, wolności wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znacznej mierze bezpłatnie. To jest fakt. Wprowadzenie tego podatku oznacza. Także osłabienie, a nawet likwidację części, części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesującego tematu, interesującej treści itd. Hmm. Czyli, jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład kłamstwami z TVN-u, nie będzie mógł obejrzeć TVN-u, a jak ktoś jest zainteresowany tym manipulacjami, ściemami licznymi. W TVP to będzie mógł to obejrzeć. Zdecydowanie sprzeciwiamy się, więc przepraszam, za drobną usterkę. Żona szukała tłuczka do ziemniaków. List otwarty, list otwarty, przedstawicieli prywatnych mediów wystosowało do polskich władz właśnie zwrot. Następującej treści zwracamy się w sprawie zapowiadanego, zapowiadanego, nowego dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego składką wprowadzoną pod pretekstem niby obecnej globalnej kwestii z liczbą 19, jaka nam tutaj towarzyszy. Jego sygnatariusze przekonują, że jest to po prostu haracz. Urzędnicy w... Uderzający, przepraszam, w polskiego widza, słuchacza, czytelnika, internautę, itd, i tak dalej, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę oraz sport. Dodając do tego też oczywiście inne media. Powiem wam szczerze, że chciałem jakoś się ustosunkować do tego, i chyba mam mieszane uczucia. Tutaj jeszcze dodatkową taką ciekawostkę przeczytałem. Prywatne media protestują przeciwko podatkowi od reklam, który może być niedługo wprowadzony przez rząd itd. To już wiemy itd. Jeżeli ten projekt w ogóle wejdzie w życie, wtedy największe podmioty medialne zostałyby zobowiązane do płacenia dodatkowej składki z tytułu reklam internetowych itd. Tłumaczą się tu, tutaj też tym, że y, te pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Rządzący argumentują to, że obciążenie mediów jest konieczne, y, tak jak już wcześniej powiedziałem, z y, walką z tą słynną dziewiętnastką. W liście otwartym do władz Rzeczpospolitej y, Polskiej i liderów ugrupowań politycznych możemy przeczytać: Zwracamy się. No, to już wam czytałem, ale tutaj jest jedna rzecz, którą chciałem też dodać. Aha, Media odniosły się również we wspólnym liście do kwestii opłat. I tutaj jest cytat: Co roku płacimy do budżetu państwa rosnącą, rosnącą liczbę podatków, danin i opłat. CIT, VAT. Opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd. Własną działalnością charytatywną wspieramy też najsłabszych obywateli tego kraju. Na jakie konsekwencje muszą być przygotowane media w razie, gdy podatek od reklam wejdzie w życie? Ta decyzja zarządzających z pewnością doprowadziłaby do likwidacji wielu medialnych podmiotów które po prostu nie byłyby w stanie regulować ów, ów opłat itd. itd. Yy, Strajk u mediów, ma potrwać dzisiaj cały dzień. Prywatne telewizje, portale informacyjne, radio wrócą do pracy jutro od samego rana. Yy, na ten moment trudno jest jednak, przewidzieć, czy protesty nie powtórzą się w kolejnych tygodniach, dniach tygodniach. Wszystko zależy od tego, czy rząd wycofa się z pomysłu wprowadzenia nowego podatku od. Od reklam. Ja jestem ciekaw, bo to tutaj jest, są pewne, że tak powiem, media, które nie zostały, które się nie zablokowały, które się nie zamknęły i dalej są otwarte. Typu TVP, chyba już o tym mówiłem. Republika, najwyższy czas, do rzeczy, oczywiście telewizja Trwam i te wszystkie Trwamy, te co do tego należą i tak dalej. Ciekawy jestem, czy oni się nie zablokowali dlatego, że nie widzą problemu, żeby płacić ów um, podatek od reklam, czy oni się po prostu nie zablokowali, dlatego że oni może nie będą musieli tego podatku od reklam płacić. I tutaj pojawia się problem, bo yy, uważam, że uważam, yy, że też powinny płacić podatek od reklam. Może to nie zabrzmi bardzo patriotycznie ale uważam, że mimo, że to są polskie media, uważam, że powinny płacić taki sam podatek. Dlatego, że prawo w Polsce, na terenie Polski, powinno być równe dla każdego. Dla niektórych może to zabrzmieć źle. Dla mnie to brzmi bardzo, że tak powiem, uczciwie. No bo powinni płacić. Jeśli przyjedzie obcokrajowiec i dokona przestępstwa na terenie kraju, musi ponieść karę. Taką samą, jaką, taką samą karę, jaką poniósłby polski obywatel, który się dopuścił ów przestępstwa na terenie Polski. Uważam, że prawo powinno być jednolite dla wszystkich. I no, mówię tutaj, tak naprawdę to wszystko jest bardzo napisane tak ogólnikowo, bo tutaj nie ma. Z tego co wiem, to polskie media i tak dalej będą. Nie chcę tutaj polemizować, jest strasznie mało informacji, tak naprawdę, na ten temat. Zagraniczne media, które mają dochody powyżej 400 milionów złotych, mają płacić podatek ten, a firmy, które Polskie firmy, które mają, że tak powiem, zarobiły powyżej 5 milionów, też mają płacić. Nie rozumiem, nie, nie rozumiem tego rozgraniczenia tak naprawdę, bo najlepiej byłoby zrobić, że jeśli zagraniczne firmy pracują, działające w Polsce, firmy medialne, tak, które zarobiły, powyżej 5 milionów złotych też powinny płacić podatek. Nie rozumiem. Może ja czegoś nie zrozumiałem. Możliwe, że czegoś nie zrozumiałem. Mówię, że to jest strasznie chaotycznie rzeczy popisane. Nie chcę ciągle podawać się na y, tygodnik do rzeczy, bo tygodnik do rzeczy po prostu to bardzo y, dziwnie napisał i zresztą widzicie tutaj screena y, i nie jest to tak naprawdę za bardzo klarowne. Nie ma tutaj Rzetelnych informacji, co, dla kogo, jak, kiedy, i tak dalej, i tak dalej. Komentarze, znaczy yy, łapki w górę, łapki w dół na tygodniku do rzeczy, no są bardzo zrównane, bo są, zielonych jest 377 na tą chwilę, a czerwonych jest 369, także to jest bardzo zrównane. I komentarze, powiem Wam szczerze, że są yy, tak, no. Oddaję wiarygodność tych łapek w górę, łapek w dół, tak? Że są po prostu no, bardzo mieszane uczucia pod tym względem. Okej, okay, nie owijamy w bawełnę, moi drodzy. Ja wam tylko przedstawię tutaj jeden komentarz, który tak naprawdę mi się spodobał. Nie podpisuję się pod nim do końca, bo uważam, że telewizor, obywatel polski powinien mieć możliwość. Oglądania tak naprawdę tego chce. Ja się nie zgadzam, z, kompletnie się nie zgadzam, że tak powiem, z polityką, jaką prowadzi TVN. Kompletnie nie jest mi po drodze z tym, co robi TVN. W sporej części nie jest mi po drodze z tym, co prowadzi TVP. Polsat uważam, że jest jakoś tak w miarę centrowy. I taki, no, że tak powiem, zrównoważony, psychicznie w każdym razie, chyba no, mo, można to tak określić, porównując te dwie kwestie z boku TVN i TVP. No to ten Polsat tak po środku balansuje i no, najczęściej bywa normalny. O, w ten sposób. Najczęściej bywa normalny. Ten procent normalności jest powyżej tych dwóch po bokach, także. Nie. Margaryna i Keres y, uruchamiają interes i Margaryna i Keres, którzy uruchamiają interes, skomentował to w ten sposób. Trzeba zrobić tak, aby mieć media z wyborem. Po pierwsze, zobaczyć i włączyć do gniazda odbiornika TV kabelek z detektora albo puszki światłowodu, którą macie w mieszkaniu. To powinien być kabelek USB, odbiornik TV dekoder albo puszka światłowodu. Dwa. Dołożyć rozdzielacz sygnału USB tak, aby nie zabierać dziecku kabelka od komputera. Kosztuje 5Z, 3 można kupić dodatkową klawiaturę 15Z oraz mysz na kabelku 12Z, 4 Zapytać dziecka, jak to podłączyć. To oczywiście z humorem. A teraz macie zabawę, moi drodzy. Na odbiorniku pilotem ustawić i przełączyć tak zwane źródło. Zobaczycie ekran z możliwymi do ogarnięcia możliwościami. Nawet na tym YouTube macie możliwość szukania, co zechcecie. Obejrzenie wszystkiego nie jest możliwe. Nie mówcie tylko, że nie macie telewizora z możliwością podłączenia do internetu, bo nie uwierzę. Ja też nie wierzę. To po coście, jeśli tak jest, chodzili w lecie i szwendali się po galeriach i tak dalej, i tak dalej? No po co? Pozdrawiam wszystkich telewizorów Telewizji Polskiej, a te polskojęzyczne szczujnie medialne niechaj tracą klientów i widzów. No i tutaj bardzo dużo lajeczków, bo ponad 400. No i jedna łapka w dół. Podłączam się pod, w pewnym sensie pod tym, bo jest napisane z humorem i yy, że tak powiem. Yy, no, jest napisany ciekawie. A tak naprawdę, jakie wy macie zdanie na ten temat? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Nie do końca mi się podoba to, co zrobiły media, że się zablokowały i po prostu strzeliły pocha. Uważam, że podatek powinien być przez wszystkich płacony. A to, że najprawdopodobniej rządzącym brakuje kasy i po prostu pewne dziury. Muszą czymś zatkać i nie mają czym, no to właśnie najprawdopodobniej robią to, co robią. Miecz obusieczny, tak naprawdę. No cóż, taki mamy klimat na razie.